Witam wszystkich bardzo serdecznie ponownie w Age of Civilizations 2 w naszej grze Federacją Słowiańską. No i ostatnio, jak pamiętacie, tutaj rozpoczął się polski kolonializm, głównie w Afryce, a także na Bliskim Wschodzie. Dlatego sporo nowych ziem zyskaliśmy. Mamy również tutaj sporą ilość wasali, co prawda, no niektórzy się tutaj próbują buntować, ale mimo wszystko nasza sytuacja wygląda coraz to lepiej, no i jesteśmy po prostu najsilniejszym państwem na świecie. Można też zobaczyć sobie wykres populacji, a także ekonomii. Jak tutaj widać, Polska ma zdecydowaną przewagę nad innymi. I słuchajcie, bardzo istotna rzecz, ponieważ widzę, że też sporo nowych osób zaczyna oglądać serię i tak naprawdę nie wie, skąd wzięła się nazwa Federacja Słowiańska. Jest to Federacja Słowiańska, ponieważ powstała z Unii Polski z Czechami. Dlatego tak wygląda nazwa naszego państwa i taka nazwa już pozostanie. No i tutaj jeszcze trzeba podkreślić, że Federacja Słowiańska nie tylko dysponuje swoimi rdzennymi terenami, ale także podbija nowe, tak jak na przykład podbiliśmy tereny Niemiec, czy tutaj kraje Beneluxu, albo tereny skandynawskie, czy też na przykład właśnie afrykańskie kolonie, więc tak naprawdę dążymy do opanowania jak największego terenu, dążymy do dominacji na świecie, a nie tylko po to, żeby dysponować terenami, które pierwotnie należały do Słowian. Dlatego też tutaj podkreślam, właśnie polecam zobaczyć sobie poprzednie odcinki, jak dokładnie wyglądała geneza naszego kraju. Jeżeli ktoś jest nowy, no to bardzo serdecznie zapraszam. Myślę, że taka nazwa jest nazwą odpowiadającą i raczej zostanie już tutaj u nas do końca na stałe, dlatego raczej nie będziemy tutaj po prostu tej nazwy zmieniali, bo widziałem, że różne propozycje tutaj padały, ale myślę, że w taki sposób będzie po prostu optymalnie. Proponowaliście mi tutaj również zmianę koloru i szczerze mówiąc, można byłoby trochę ten kolor zmienić, bo zobaczcie, tutaj Turcja ma bardzo podobny kolor do naszego. No i tak naprawdę, patrząc na sąsiadów, tutaj większość tych terenów jest zajęta. Moglibyśmy sobie ewentualnie wziąć jakiś ciemnozielony, albo szary, lub też właśnie ewentualnie taki biały. Można też spróbować w sumie z pomarańczowym, tak żeby się tutaj odróżniać od Turcji. Więc można trochę taki bledszy ten kolor dać. Okej, powiedzmy, że coś takiego. W sumie chyba podobnie było na początku serii. Okej, może coś takiego zostać. Teraz wyraźnie odróżnia się to od Turcji. Dlatego myślę, że taki kolor jest spoko. W ogóle ciekawa liczba pieniędzy w naszym skarbcu, same szóstki, ok. I jakie mamy tutaj plany na nasze kolejne podboje, na dalszy rozwój naszego państwa? Przede wszystkim musimy zająć się tutaj tą niską stabilnością na terenie południowej Afryki, a także na nowo zdobytych terenach chorwackich, ponieważ tam z tą stabilnością jest tak naprawdę najgorzej, dlatego tutaj trzeba ruszyć z asymilacją oczywiście jak najszybciej, na tyle pieniędzy, ile mamy. Obecnie nasz przychód wynosi 214 tysięcy. Oczywiście przychód mógłby być zawsze większy, można byłoby zawsze też podbić podatki, ale myślę, że póki co po prostu nie ma sensu i jak dla mnie jest to dobrze uregulowane w tym momencie. Chociaż tak jak mówiłem, oczywiście staram się rozwijać ekonomię tutaj na bieżąco w naszym kraju, chociażby przez inwestycje albo przez budowanie nowych budynków. Jak widzicie, Brytyjczycy walczą cały czas ze Szwedami. Obecnie znajdują się właśnie na terenie szwedzkim. Tutaj zdołali nawet coś podbić. Dlatego zobaczymy, jaki będzie wynik tej wojny. My mamy zarówno ze Szwecją bardzo dobre stosunki, jak i z Wielką Brytanią. Z oboma tymi państwami mamy plus 95. No co prawda, ze Szwecją mamy tutaj podpisany pokój. Jesteśmy razem z nimi w sojuszu, ale raczej do tej wojny się tutaj nie będziemy włączali. Jeżeli chodzi o nasze dalsze podboje, no to szczerze mówiąc, chciałbym się tutaj zająć sprawą Rumunii. Rumunia jest obecnie państwem, które ma pewną powierzchnię, ma też tutaj trochę tych ciekawych terenów. Zwykle z nimi utrzymywaliśmy dobre stosunki, ale moglibyśmy spróbować wysłać im ultimatum. No i co, aneksji tutaj raczej nie jesteśmy w stanie zażądać, znaczy nie jesteśmy w stanie zażądać prowincji, bo po prostu no, na pewno by się na to nie zgodzili. Zobaczymy, co by powiedzieli na wasalizację, chociaż i z tym może być ciężko. Tutaj zarówno Macedonia, jak i Bułgaria są naszymi wasalami. No, u nich chęć wolności jest naprawdę dosyć wysoka. W sumie już w następnej turze będziemy mogli
te państwa przejąć i raczej się na to zdecydujemy. To byłby z pewnością ciekawy krok. Również Włochy. Włochy tutaj toczą wojnę z Arabią Saudyjską. No, zostali mocno wyniszczeni przez Francuzów. I cóż, można byłoby zdobyć te tereny austriackie, tereny dawnej Austrii, które obecnie właśnie należą do Włoch. A poza tym raczej tutaj na północy będziemy utrzymywać jak na razie dobre stosunki ze Szwedami. No a w pewnym momencie pewnie będziemy też chcieli samą Szwecję przejąć, ale zrobimy to, kiedy poczujemy po prostu odpowiedni moment. A co do kolonizacji, no to słuchajcie, kolonizujemy dalej. Przechodzimy tutaj na dalsze części kolonizacji. No i co? Najlepiej jest oczywiście wysłać ultimatum o zarządzanie wasalizacji. Oczywiście można też zarządzać aneksji, ale to raczej tyczy się mniejszych państw. Z większymi państwami po prostu to nie wychodzi. No i poza samą kolonizacją Afryki moglibyśmy tutaj bardziej też skupić się na Azji, ponieważ w Azji też jest sporo państw, które moglibyśmy kiedyś tam przejąć. Na przykład taki Pakistan. Spróbujmy wysłać im ultimatum i zarządzać wasalizacji. Zobaczymy, co oni na to powiedzą. Można na przykład również wysłać taką propozycję, chociaż ciężko nazwać propozycją, po prostu wysłać ultimatum na przykład do Bangladeszu, też zarządzamy wasalizacji, ale tutaj jeszcze musimy poczekać, bo obecnie nie mamy na tyle naszych punktów dyplomatycznych. Dobra, widzę, że tutaj rozejm z Bułgarią się przedawnił, z Macedonią, a także z tą małą Holandią, która to jeszcze jakoś przetrwała. Dlatego teraz po prostu zarządzamy aneksją Holandii i włączymy to państwo do naszych granic. Co do Rumunii, no to odrzucili oni niestety nasze ultimatum, podobnie jak Egipt, a także Pakistan. No to są jednak trochę za duże państwa. Myślę, że pasowałoby trochę powiększyć armię, żebyśmy to ultimatum mogli tutaj wysyłać po prostu na wyższym poziomie. W sumie armię będziemy wysyłać pod granicę z Rumunią, ponieważ no prawdopodobne jest tutaj wojna z Rumunią, jeżeli nie uda się to zrobić, że tak powiem, drogą pokojową, no to spróbujemy wejść na drogę wojny. No i Burkina Faso tutaj deklaruje niepodległość. Dobra, no czasami się na to zgadzamy. No nie chcemy się też walczyć ze wszystkimi państwami afrykańskimi. Po prostu kolonizacja musi następować tutaj stopniowo. To, co nam się uda zanektować od razu, no to bierzemy do siebie. Jeżeli ktoś się przeciwko nam buntuje, no to raczej za bardzo nic na to nie poradzimy, dlatego trzeba w miarę szybko tutaj starać się włączyć nowe tereny. Oczywiście pamiętając o tej asymilacji terenów już przejętych. O proszę, Malta nawet tutaj deklaruje niepodległość, ale nie, raczej z Malcie tutaj nie odpuścimy. Po prostu tutaj popłyniemy na tę niewielką wyspę. Przy okazji sobie wyszkolimy jakąś dodatkową armię, żebyśmy tutaj zaliczyli oczywiście pełne zwycięstwo w tej wojnie i żeby nam się udało tutaj zanektować Maltę. Przy okazji, tak jak mówiłem, ta jedna prowincja holenderska została włączona do naszych granic. No i na razie cały czas staramy się asymilować tutaj kolejne tereny, a Grenlandia wypowiada nam wojnę. Cóż za egzotyczna wojna tutaj nas spotyka. Nie wiem, co Grenlandczycy chcą od nas, no ale skoro rzeczywiście taki atak planują, no to niech tutaj do nas podpłyną, a jeżeli oni nie będą chcieli podpłynąć, to my możemy zawsze popłynąć na Grenlandię i spróbować przejąć ich państwo, które no powierzchniowo jest naprawdę bardzo duże, jak sami możecie zauważyć. No ale tam nie mieszka po prostu wiele osób. Grenlandia nie jest jakimś krajem z dużą populacją, posiadają również ekonomię na bardzo niskim poziomie, więc tak naprawdę te tereny niewiele by dały. I na dobrą sprawę w Afryce już w wielu prowincjach stoi to na dużo wyższym poziomie. No i kto by się spodziewał, tutaj Bułgaria wysłała deklarację niepodległości, akurat jak chcieliśmy im wysłać ultimatum. No ale dobra, wchodzimy w takim razie na ścieżkę wojny. Zobaczymy, czy to będzie wojna tak naprawdę ciężka. Póki co to na dobrą sprawę Bułgaria nie ma dostępu do naszych ziem, bo są otoczeni przez Rumunię. Tutaj również są te irackie prowincje w Europie, no a także znajduje się tutaj Macedonia, która jest naszym wasalem i pewnie tutaj ruszą właśnie bezpośrednio na Macedonię, więc co, najlepszym wyjściem w tym momencie byłoby włączenie Macedonii do naszych granic, dlatego zbierzemy sobie armię, no i wyślemy zaraz Macedonii ultimatum i tutaj zarządzamy oczywiście aneksji, przy okazji zyskując tutaj kolejne ziemie.
Dziwne państwa od nas proszą o dostęp wojskowy, na przykład Tanzania. Nie wiem, czemu miałoby to służyć, ale zdecydowanie myślę, że taką ofertę po prostu trzeba odrzucić. Czy jest możliwe tutaj włączyć całą Libię do naszych granic? Jeżeli by się nam to udało, no to naprawdę zyskalibyśmy ogromne tereny. Spróbujemy tutaj zarządzać aneksję i zobaczymy, co Libia na to odpowie. No jednak jest to dosyć powierzchowne państwo, ale zobaczcie, zgodzili się. Tak naprawdę za bardzo tutaj wyboru nie mieli. No w każdym razie zyskujemy ogromne tereny Libii. I to są naprawdę tereny o bardzo dużej powierzchni. Sporo nowych prowincji tutaj zostało włączone do naszego państwa. No i jak widzicie, zaczynają się tutaj spore problemy, jeżeli chodzi o stabilizację. No, będzie to trwało latami, będzie się to ciągło naprawdę długo. No ale cóż, będzie trzeba tutaj w takim razie tę stabilizację powiększyć. I w ogóle taka ciekawostka, tutaj w Libii znajduje się prowincja o nazwie Jakowski, czyli jest to oczywiście nazwisko twórcy naszej gry. Dobra, widzę, wojna z Bułgarią już się rozpoczęła. Zyskaliśmy oczywiście te tereny Macedonii, no i możemy tutaj ruszyć już bezpośrednio do Bułgarii. No także włączyliśmy w granicy naszego państwa wybrzeże Kości Słoniowej. Sierra Leone tutaj została naszym wasalem, więc tereny Sierry teraz będą pod polską wasalizacją. Moglibyśmy też od razu włączyć Portugalię do naszych granic. No szczerze mówiąc, nie jest to możliwe i pewnie by się na to zgodzili, ale może póki co nie decydujemy się na taki krok. Dlatego wasalizujemy tutaj kolejne te niewielkie państwa afrykańskie, w sumie większe, czasami też się uda zwasalizować. Z Gabonem tutaj podpisaliśmy rozejm, natomiast na przykład z Kamerunem tutaj moglibyśmy spróbować porozmawiać, a raczej wysłać im po prostu te ultimatum i zobaczymy, jak na te ultimatum nam odpowiedzą. No, Kamerunu się nie udało zwasalizować, próbujemy zatem podjąć takie działanie przeciwko Erytrei. Oczywiście, jeżeli te państwa nie zgadzają się na wasalizację, no to tym samym na same zajęcie prowincji tym bardziej by się na pewno nie zgodzili. Dlatego nawet tutaj nie ma co próbować. Widzę, że Algieria się jeszcze utrzymuje. Jak widzicie, mają nawet te trzy prowincje, chociaż no, praktycznie wszystko stracili na tej wojnie z Francją. Francja zjęła im praktycznie prawie całe państwo. Tutaj również ciekawa sytuacja, ponieważ Włochy toczą wojnę z Hiszpanami. Tutaj Hiszpanie wkroczyli na Sycylię i zobaczymy, jak ta wojna się dalej rozwinie. Ale jeżeli tutaj Hiszpania zajmie znaczną część terenów włoskich, no to my również uderzymy na Włochy. I tutaj moglibyśmy spróbować właśnie przejąć te tereny, które dawniej należały do Austrii. Okej, Bułgarię tutaj również powoli przejmujemy. Zaraz będziemy mieli już całe państwo w naszym władaniu. Dlatego Bułgaria się tutaj długo nie utrzymała. No i szczerze mówiąc, ta wojna raczej nie była zbyt mądra z ich strony. Niepotrzebnie chyba nam tę wojnę wypowiedzieli, bo no jak sami możecie zauważyć, szans tutaj raczej żadnych z nami nie mają. No i słuchajcie, zdobyliśmy również tutaj Cypr. Wcześniej należał on tutaj do państwa o nazwie Cypr Północny, więc tutaj północna część Cypru, która oddzieliła się od tego Cypru właściwego, przejęła tak naprawdę całe państwo i oni tutaj panowali. No ale wysłaliśmy im tutaj szybkie roszczenie, szybkie ultimatum, no i długo to nie trwało, żeby tutaj włączyć tę ziemię do naszych granic. A co do sytuacji z Bułgarią, no to tutaj również Bułgaria zostaje w całości podbita. Przechodząc do rozmów pokojowych, oczywiście przejmujemy tutaj wszystkie bułgarskie ziemie, które właśnie wcześniej do Bułgarów należały. No i możemy również popłynąć na tę Maltę, gdzie znajdują się siły maltańskie. No i zobaczcie, nie udało się tutaj z nimi wygrać. Jednak mieli te siły w wysokości prawie 5000 jednostek. No dobra, wyszkolimy zatem nowe oddziały. Jeszcze raz tam popłyniemy. Tym razem będą to trochę większe oddziały. No nie spodziewałem się, że po prostu aż tylu Maltańczyków będzie broniło ich wyspy. No ale myślę, że zaraz tutaj wezwiemy również tę armię, która była w Bułgarii. No i po prostu uda się załatwić te sprawy w miarę prędko. No i słuchajcie, zyskujemy bardzo silnego wasala, jakim jest Turcja. Dokładnie tak, Turcja stała się tutaj naszym wasalem. Przyjęli nasze żądanie, szczerze mówiąc nie spodziewałem się tego, ale jak widać, bardzo nie chcieli tej wojny. No i zobaczymy, jak się skończy rozejm, to
Moglibyśmy spróbować tutaj włączyć całe tereny Turcji do naszych granic, chociaż Turcy tutaj mają naprawdę ciężką sytuację geopolityczną, bo zobaczcie, graniczą tutaj z Rosjanami, zresztą przede wszystkim z Rosją obecnie walczą. No i jest tutaj też sporo innych państw, jak Azerbejdżan, Armenia, również ten potężny Iran, Irak, Arabia Saudyjska, również jest tutaj Jordania i oczywiście te tereny izraelskie, gdzie cały czas wybuchają jakieś rebelie. W sumie obecnie formalnie Izrael nie istnieje, tutaj również Egipt toczy różne wojny. No a także przede wszystkim Rumunia, która tutaj ma swoje prowincje. Można powiedzieć, że po części prowincje kolonialne, zdobyli je tam w jakiejś wojnie. No byłoby ciekawe, jakby się udało tutaj przejąć również Egipt. I też możemy spróbować wysłać żądanie wasalizacji. Także Angola ponownie stała się naszym wasalem. Mam nadzieję, że tym razem nie popełnimy tego samego błędu. I w tym wypadku uda się już Angolę tutaj ponownie włączyć do naszych granic. Właściwie włączyć w skład naszych kolonii. Ponieważ formalnie Angola nigdy w naszych granicach nie była. Byli jedynie naszymi wasalami. No mimo wszystko, tutaj jak widzicie, kolejne rozejmy się przedawniają, dlatego można włączać kolejne to nowe tereny do naszego państwa. Na przykład Luksemburg tutaj deklaruje niepodległość. Ach, Luksemburg, Luksemburg, no niby takie małe, jednoprowincjowe państwo, ale obawiam się, że tutaj jakąś armię mogą mieć. To może być nawet jakaś konkretna armia, dlatego wyszkolimy sobie tutaj też jakieś jednostki. Wyślemy też jednostki z Holandii, żeby tutaj wspomogły. No i zobaczcie, jakąś armię Luksemburg tutaj miał. Dlatego dobrze, że te jednostki wyszkoliliśmy. 7000 jeszcze tutaj jest w samej stolicy, czyli oczywiście w Luksemburgu. Dlatego, tak jak mówiłem, oni tutaj armię posiadają. I to nawet dosyć sporą. Dobra, może tym razem punkt w zarządzanie przynajmniej uda się powiększyć nasze przychody, a właściwie to chyba zmniejszyć wydatki, ponieważ tak to z tego co wiem działa. Monako wypowiedziało nam wojnę. Słuchajcie, Polska versus Monako, dobra. Najpierw podbijemy Maltę, a potem załatwimy sprawę z Monako. Ale trzeba przyznać, że tutaj naprawdę ciekawe wojny są toczone. Bardzo ciekawe wojny. Z Grenlandią, z Monako czy z Maltą. No to naprawdę bardzo interesujące konflikty zbrojne. Okej, także wkraczamy już tutaj na tereny Luksemburgu. No tak naprawdę zaraz ta kwestia się tutaj powinna wyjaśnić. Uganda zaakceptowała nasze ultimatum. Widzę, że Rosja poprawia z nami relacje. No nie wiem, co będzie z tą Rosją. Jak wiadomo, z Rosją sytuacja cały czas jest napięta. Może poprawiajmy z nimi relacje, może spróbujmy podpisać tutaj z nimi pakt o nieagresji, ponieważ obecnie wojna z Rosją mi się nie widzi. Co prawda wiem, że my moglibyśmy Rosję pokonać, ale po prostu wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ten moment. Wojna z Rosją myślę, że może być taką wisienką na torcie tej serii. W sumie kolejna wojna z Rosją, bo poprzednia była tak naprawdę obwód kaliningradzki, ale tutaj tak naprawdę wielka wojna z Rosją cały czas jest możliwa i myślę, że nawet taka wojna kiedyś tam będzie miała miejsce. Ale tak jak mówię, to bardziej pasuje na zwieńczenie całej serii, a póki co to do końca się jeszcze nie zbliżamy. Egipt, słuchajcie, jest naszym wasalem. No i to jest kolejne państwo, które naprawdę tutaj ma spore wpływy, jeżeli chodzi o tereny Bliskiego Wschodu, więc bardzo dobrze, że tutaj mamy kolejne nowe kolonie i kolejne nowe tereny tutaj zdobywamy. Oczywiście kolonie też płacą nam podatki, ale te podatki są w miarę małe. Jeżeli chodzi o państwa afrykańskie, no to raczej nie są to państwa zbytnio bogate. Tutaj Portugalii dałem jakiś tam większy żołd. Innym państwom tak naprawdę zmniejszam. No Turcji możemy zostawić, bo wiadomo, te państwa europejskie mają ten żołd trochę większy, a my po prostu nie potrzebujemy takich małych wpłat od naszych wasali. A jeżeli tutaj zmniejszymy ten żołd, albo właśnie wyłączymy, tak jak to zrobiłem w paru przypadkach, no to myślę, że nie powinni się przeciwko nam buntować. No i dobrze, Luksemburg został zdobyty, Malta także została zdobyta.
Podpiszemy tutaj szybki pokój i od razu tak naprawdę skierujemy nasze wojska do księstwa Monako, ponieważ no to oni wypowiedzieli nam tę wojnę. Nie mam pojęcia z jakiej racji, po co nam przede wszystkim tę wojnę wypowiedzieli. No ale skoro wojna to wojna, spróbujemy wysłać również tutaj ultimatum do Iraku. Jak widzicie, nasze relacje z nimi są tak naprawdę no fatalne, minus 90, jesteśmy po prostu wrogami. Chciałbym tutaj zdobyć te prowincje, które mają w Europie, które mają na terenie dawnej Bułgarii. Dlatego wyślemy ultimatum i zobaczymy, czy uda się te tereny zdobyć. No ale nie, Irak tutaj pozostaje nieugięty. Możemy też zaoferować pokój Luksemburgowi, ponieważ ta wojna się zakończyła, więc Luksemburg trwale również zostanie włączony do naszych granic. No i możemy też zakończyć wojnę z Grenlandią. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy chcę tutaj z nimi kończyć wojnę, czy po prostu do tej Grenlandii nie popłyniemy i nie zdobędziemy tych ziem. Ale w sumie w obecnej sytuacji to możemy przejść do rozmów pokojowych, bo co nam dadzą ziemie grenlandzkie, które tak jak mówiłem, po prostu są biedne i za wiele nam nie mogą zaoferować. Są biedne w ludność, są biedne również, jeżeli chodzi o wszelką ekonomię, której tam tak naprawdę nie ma, albo po prostu znajduje się na bardzo, bardzo niskim poziomie. Dlatego tak naprawdę, no nawet nie ma co próbować. Niewiele by nam to dało. Co do tutaj kolejnych naszych kolonii, no to na przykład Czad moglibyśmy tutaj zaanektować, ponieważ są oni naszymi wasalami. No i widzicie, kolejne tereny wchodzą w skład naszego państwa, co oznacza oczywiście kolejne problemy ze stabilnością, więc stabilizacja cały czas musi być tutaj powiększana. Poza tym tutaj widzę, że już płyniemy do tego Monako, dlatego zaraz kolejne tereny tutaj zostaną trwale włączone. No i jak będzie z tą Rumunią? Może tym razem Rumunia się tutaj ugnie i zostanie naszym wasalem. Zaraz się dowiemy. No ale nie. Rumunia tutaj jest jednym z niewielu państw, które tak naprawdę chcą walczyć, mają chęć. I tutaj tak naprawdę tylko Rumunia nam się nie poddała. Tylko Rumunia nam się nie ugięła z tych państw, które chcieliśmy zwasalizować. Można byłoby też zwasalizować Ukrainę, ale z nimi mamy obecnie najgorsze relacje. Tak naprawdę zajęliśmy te tereny, które chcieliśmy, więc na razie z Ukrainą kolejnego konfliktu tutaj nie zamierzam toczyć. A w Azji trwa obecnie wielka wojna. Chiny, które były, właściwie cały czas są ogromną potęgą i naszymi bliskimi przyjaciółmi. Tutaj niestety, ale najprawdopodobniej zostaną zniszczeni. Zniszczeni przez dwa pozostałe cesarstwa, czyli Japonię, która szczerze nas nienawidzi, a także Indie, z którymi mamy również bardzo dobre relacje, więc tutaj Indie i Japonia najprawdopodobniej będą w Azji górowały po tej wojnie, ponieważ Chiny tutaj mogą naprawdę mocno zostać podniszczone. Mówiłem też coś o kolonizacji innych kontynentów, więc właśnie w tej Azji możemy spróbować wysłać ultimatum i zarządzać wasalizacji Indonezji. No ciekawie, jakby się tutaj udało zdobyć tereny Indonezji. Również takie same ultimatum możemy wysłać do Bangladeszu. Wcześniej, z tego co pamiętam, się nie zgodzili. Zobaczymy, jak będzie teraz. No ale tutaj Indonezja nasze ultimatum odrzuciła. Myślę, że po prostu za małą armię tutaj mamy, żebyśmy mogli te ultimatum, żeby to ultimatum zostało zaakceptowane. No i zobaczcie, rebelia na terenie byłej Chorwacji, więc Chorwaci, a także Węgrzy, chociaż szczerze mówiąc nie wiem, kto te rebelie tak naprawdę wypowiedział. Głównie tutaj żyje lud chorwacki, dlatego wydaje mi się, że po prostu Chorwaci chcą dążyć do niepodległości. Ich tożsamość narodowa została zachowana. No i jak widzicie, próbują się tutaj bronić, ale szybko zrekrutujemy kolejną armię, która ich tutaj po prostu stłumi. Ta rebelia zostanie bardzo szybko zakończona i będzie to kolejny naród, który przekona się, że tak naprawdę nie ma po co się buntować, ponieważ z tak ogromną siłą, jaką jesteśmy obecnie, tutaj nie można się liczyć, jeżeli chodzi o... Z taką siłą, jaką jesteśmy obecnie, no to tutaj obecnie... Że z taką siłą, jaką my jesteśmy obecnie, tutaj po prostu nie da się walczyć i odnosić jakieś skuteczne rezultaty, ponieważ... No nie ma co się dziwić, jesteśmy po prostu
jednym z potężniejszych państw na świecie, właściwie najpotężniejszym. Monako tutaj ma sojusz z Luksemburgiem, to ciekawe, ponieważ Luksemburg został podbity, ale co z tą wojną? Wojna się zakończyła, nie wiem dlaczego. Być może to właśnie Monako tutaj wspierało Luksemburg. No nic, zaatakujemy w takim razie Monako innym razem, przy innej okazji. A myślę, że taka okazja jeszcze zdecydowanie powinna się zdarzyć. A co warto wspomnieć, tutaj Bangladesz został naszym wasalem, więc mamy też jakąś kolonię, jeżeli chodzi o tereny azjatyckie. No dobrze, skoro mamy kolonię w Azji, no to może byśmy spróbowali również w Ameryce Południowej. Tutaj rządzi Brazylia, ale bardzo znaczne jest tutaj również Peru. Może Peru się uda zwasalizować, a jeżeli nie Peru, no to ciekawie byłoby, jeżeli udałoby się tutaj zwasalizować Boliwię. Być może będzie to możliwe. Również znajduje się tutaj Ekwador. Im też możemy takie żądanie za chwilę wysłać. Francja tutaj będzie walczyła z Burkina Faso. No a jak widzicie, rebelia chorwacka tutaj w szybki sposób zaraz zostanie stłumiona. I uda się tutaj zażegnać te niewielkie powstanie, chociaż w sumie dosyć znaczne, ale szybko stłumione. No i Peru nasze ultimatum odrzuciło. Jednak Peru jest tutaj zbyt mocne, żeby dało się je tak po prostu zwasalizować. Ale za to udało się zwasalizować Boliwię, więc Boliwia zostaje naszym wasalem. Myślę, że raczej Ekwador także nie będzie tutaj nam żadnego sprzeciwu wypowiadał. No dobra, no to jeszcze może Nikaragua. Także zarządzamy wasalizacji. I pewnie to samo będziemy chcieli zrobić z Panamą. Myślę, że to jest odpowiednie w tym momencie, żebyśmy tutaj wywarli jakąś presję na tym ogromnym królestwie Brazylii, które tutaj tak naprawdę wszystko kontroluje. Dlatego z Panamą również spróbujemy. Musimy tylko trochę te relacje pogorszyć. No i zarządzamy tutaj wasalizacji czy prowincji od razu? Nie, lepiej chyba wasalizacji. W tym momencie myślę, że lepiej wasalizacji. Tak samo też postępujemy z państwem wyspiarskim, czyli z Kubą. I również można zrobić to przy okazji Dominikany, ale oczywiście nie wszystko w tym samym momencie. Musi być to stopniowe. Dobra, więc zyskujemy Panamę, zyskujemy Kubę. A tutaj Ukraina wypowiada nam wojnę, więc ja mówiłem, że nie chcę tutaj z Ukrainą toczyć wojny. A to jednak Ukraina, z którą niby mieliśmy nie najgorsze relacje w ostatnim czasie, no jednak nam tę wojnę wypowiada. Dobrze, więc szykuje się, myślę, że już ostatnia wojna z Ukrainą w tej serii. Po prostu tym razem Ukrainę myślę, że już w całości podbijemy i raczej za wiele tutaj do powiedzenia mieć nie będą. No cóż, oni nas kilkukrotnie atakowali, my też ich atakowaliśmy w tej serii, więc z Ukrainą od początku mieliśmy tutaj jakieś konflikty. Ale również Katar, czyli państwo szejków, też wchodzi z nami w stan wojny. No Katar tak naprawdę ma tą jedyną prowincję, co do populacji też nie jest ona jakoś bardzo duża. Jest to ogromna przepaść, jeżeli chodzi o państwo nasze, a o Katar. No ale dobra, wyślemy tam jakieś jednostki tutaj z południa Półwyspu Arabskiego. I myślę, że Katar tutaj nie będzie sprawiał większych oporów. Okej, Ukraina atakuje. No ale zobaczcie, tym razem jesteśmy w stanie się obronić. Tym razem nie ma już takiej sytuacji, że tutaj mamy jakieś większe problemy z tą obroną. Chociaż no oczywiście ta wojna raczej także nie będzie łatwa, tak jak wszystkie pozostałe wojny z Ukrainą. Zawsze były bardzo długie i mozolne. Kanada jest 10. państwem świata, jeżeli chodzi o populację. No nie wiem, moglibyśmy teoretycznie też spróbować z wasalizacją, ale jeżeli zyskalibyśmy Kanadę, to tak naprawdę już całkowicie byśmy mogli ten świat zdominować. Dlatego wydaje mi się, że będzie to ciężkie, ale w sumie przy tak pokaźnej armii jest na to jakaś szansa. Tutaj także zyskujemy kolejne nowe kolonie.
w różnych to postaciach. No zobaczcie, tutaj ukraińskie ataki cały czas postępują. No ale teraz to my tutaj również naszymi wojskami wkraczamy na tereny Ukrainy. Jak widzicie, w bardzo szybki sposób zajmujemy te tereny. No a co do właśnie ultimatum, no to udało się. Zyskujemy całą Kanadę jako wasala. To jest państwo, które tutaj najwięcej znaczy w Ameryce Północnej, oczywiście poza samym Meksykiem, ponieważ Stany Zjednoczone tutaj praktycznie nie istnieją. Zostało tutaj całkowicie przez Meksyk wchłonięte. Jeszcze dwie prowincje należą do Stanów. No oczywiście Meksyk raczej całych Stanów tutaj nie będzie w stanie przejąć. Coś tam będzie musiał im zostawić, ale to tutaj zdecydowanie Meksyk będzie dominował. Również mamy tutaj stan Montana, który stał się odrębnym państwem. No ale posiadając Kanadę, tak naprawdę mamy tutaj ogromną część świata, która należy do nas. I niekoniecznie bezpośrednio do naszego państwa, ale właśnie w postaci chociażby takiej wasalizacji. No to co, spróbujemy jeszcze z Australią? Możemy spróbować. Możemy spróbować z Australią. Z Japonią raczej byłoby ciężko. No ale nikt nam nie zabroni spróbować, prawda? Jak z Kanadą się udało, no to z innymi państwami teoretycznie też może nam to wyjść na plus. I też jest szansa, że uda się zyskać tutaj tak potężnych wasali. No ale ani Australia, ani Japonia się tutaj nie zgodzili. No być może w przyszłości, ale będziemy potrzebowali jeszcze większej armii. Okej, kolejna rebelia. Znowu tutaj na Bałkanach. No Bałkany to zawsze niespokojny teren. Więc z rebeliami w Bałkanach pewnie będziemy musieli się jeszcze mierzyć przez bardzo długi czas. A tutaj Burkina Faso, która właśnie walczy z Francją, również ze Szwecją. W końcu jesteśmy w tym wielkim sojuszu. Właśnie zaatakowała tutaj nasze tereny afrykańskie, więc tutaj staramy się te tereny wybronić. Konflikt z Ukrainą tutaj cały czas trwa, ale jak widzicie, sama sytuacja jest zdecydowanie lepsza dla nas. Myślę, że tutaj podbój Ukrainy to jest tak naprawdę kwestia jeszcze kilku tur. Zyskujemy kolejnych wasali. Algieria, Tanzania to nasi nowi wasale. I również tutaj widzę, że rebelianci walczą z Turcją. Okej, więc Turcja ma tutaj problem z rebeliami, które wybuchają w środku ich państwa. No i oczywiście w samej wojnie z tym gigantem, z tą potęgą, jaką jest Rosja, którą tutaj rządzi Putin. No i ostatnie prowincje ukraińskie tutaj upadają, co ostatecznie oznacza, że nasza wojna z Ukrainą tutaj dobiega końca. No a Ukraina oficjalnie tutaj przestaje najprawdopodobniej istnieć, ponieważ wydaje mi się, że jesteśmy w stanie tutaj zabrać Ukrainie wszystkie prowincje. No i tak też robimy. Włączamy tutaj trwale Ukrainę do naszych granic. W ostatnim czasie udało się zyskać naprawdę sporo kolejnych państw jako naszych wasali. Między innymi Etiopię, również Mozambik, Kamerun. Tutaj także Tanzania jest naszym wasalem. Więc za niedługo myślę, że będziemy w stanie tutaj podbić większość Afryki. No tutaj widzę Burkina Faso też na nas próbuje cisnąć, ale szybko myślę, że zażegnamy to, ponieważ zaraz tutaj kolejne jednostki stworzę. Zdecydowanie nie możemy tutaj przegrać z państwem afrykańskim. No a tutaj z Półwyspu Arabskiego już będziemy wypływać. Będziemy wypływać do Kataru, który w końcu nas zaatakował. Trochę dziwnie byłoby zostać tutaj zniszczonym przez Katar. Chociaż Katar w sumie nie rusza się ze swojej prowincji. Kolejne rebelie, które wybuchają w naszym państwie, to też jest spory problem. Zarówno na Bałkanach, jak i w samej Afryce bardzo dużo tych rebelii jest. W miarę szybko udaje się je stłumić, ale co chwila pojawiają się nowe. Staram się tutaj stabilizację zwiększać, ale nawet na tych terenach, kiedy stabilność jest na wysokim poziomie, no niestety i tak rebelie wybuchają, dlatego jest to proces bardzo powolny, który też długo trwa. Więc no, podbijanie nowych terenów w Age of Civilizations nie jest łatwe. Znaczy same podbicie może nie sprawia aż tak wielkich problemów. Gorzej jest właśnie potem ze stabilnością,
z tymi wszystkimi buntami, które wybuchają. No tutaj możecie właśnie być świadkami podbicia Kataru, także włączamy Katar do naszego państwa. No trochę ekonomii tam wytwarzanej jest, dlatego myślę, że jak najbardziej warto tutaj Katar przejąć. A ja już będę się dzisiaj z wami żegnał w kolejnych odcinkach, kolejne nasze podboje, głównie podboje kolonialne, ale także może zajmiemy się tutaj sprawą Rumunii i ostatecznie uda się już przejąć całkowicie ten Półwysep Bałkański. Zobaczymy, zobaczymy. Stabilność oczywiście cały czas musi być tutaj zwiększona, bo z tym są największe problemy. Dzięki wszystkim za oglądanie. Zapraszam na naszego Discorda, na grupę na Facebooku. Wszelkie linki są oczywiście w opisie tego filmu. A ja wam jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia. Cześć, na razie.